Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Żeśmy tutaj czekali na niepodległą Polskę dużo dłużej. No i działo się wiele. Rzeczywistość niejako przyspieszyła. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no, skończyła się wojna, a z tym zakończeniem wojny wiązały się też na przykład powroty do miasta, do swego miasta, ze swoich rodzinnych stron, tych, którzy byli wywiezieni, czy to przymusowo, czy dobrowolnie, uciekali przed Niemcami w 1914 czy w 1915 roku. Można zauważyć, że wówczas wzrosła liczba zawieranych ślubów, wzrosła liczba urodzeń, także życie powracało niejako do normy, mimo że trwała okupacja niemiecka nadal. Przedłużona z różnych powodów, tu byśmy sięgali do wielkiej polityki, tej międzynarodowej i do polityki państwa polskiego wobec kształtowania granic. I także postawy polityczne też były żywe i były wyrażane przez przedstawicieli tutaj naszej miejscowej ludności, czy naszego już konkretnie miasta, czy szerzej całego regionu. Najważniejszą sprawą było oczywiście przyłączenie tej ziemi do Polski, chociaż to wcale nie było łatwe, bowiem okupacja niemiecka trwała od 1915 roku, od lutego w Suwałkach, potem na terenach wschodnich guberni od lata 1915 roku. Więc ukształtowały się pewne związki między terenami litewskimi i należącymi później do Litwy, czy też Prusami wschodnimi, zwłaszcza na przykład związki gospodarcze. Niemcy pozwalali na taki handel. Zresztą Niemcy też w czasie okupacji werbowali ludność do takich batalionów, które wykonywały szereg robót na różnych miejscach. Więc tutaj straty niejako te ludnościowe były owszem w czasie wojny większe straty bezpowrotne, ale też były te takie straty przejściowe, czyli zmniejszyła się liczba mieszkańców znacząco w naszym regionie, bowiem znaczna część musiała wyjechać, bo też dobrowolnie się udała na wschód. No i po zawarciu pokoju Rosji Sowieckiej z Niemcami w Brześciu na początku 1918 roku można było już wracać. Nie było to wcale łatwe, oczywiście w ogarniętym zamętem kraju, jakim była Rosja sowiecka. W dodatku na pograniczach też się wiele działo, bo przecież próbowano utworzyć państwo ukraińskie, powstawało państwo litewskie. Więc wiele osób musiało się zdecydować, czy wracać, czy nie wracać. No, generalnie wracać oczywiście, tylko nie zawsze byli pewni, do czego wrócą. Wiele osób straciło swój majątek, inni się też wzbogacili. Przykłady można by tutaj podawać, ale to nie mówimy tutaj o Suwałkach. W tym konkretnym przypadku, chociaż myślę, że i z Suwałk były takie osoby, które straciły swoje mienie, a były też takie osoby, które w czasie tej wojny jakoś zdołały pomnożyć swój majątek. Zakończenie wojny wiązało się też z pewnym poluzowaniem tych rygorów wojennych.
Owszem, trzeba tu uwzględnić to, że armia niemiecka uległa też rozkładowi, że w Niemczech była rewolucja, że żołnierz niemiecki chciał powrotu do domu, no ale to się tak tutaj ukształtowało, że on jednak długo tutaj pozostał, bowiem nie została tutaj armia cesarska, kajzerowska, a utworzono w jej miejsce korpusy ochotnicze, które między innymi jeden z nich stacjonował w Suwałkach, a w pobliżu też Suwałk to w Olecku czy w Kołnie. Także Niemców tutaj było sporo i ci Niemcy byli też daleko na wschodzie. I to był jeden z czynników, który nie pozwalał na to, by tutaj w Suwałkach ta szybko odrodzona Rzeczpospolita zawitała. Zależało tutaj władzom polskim przede wszystkim na usunięciu, pokojowym usunięciu Niemców z terenów Polski. Suwałki były położone na północ od linii kolejowej wiodącej aż z Ukrainy przez Brześć, Białystok, Grajewo do Prus Wschodnich. I szlak ten był bardzo ważny do ewakuacji wojsk niemieckich, w dodatku omijał centrum Polski. Niemcy też mieli argumenty swoje. Otóż argumentem, którym podnosili, to, że wojska niemieckie stanowią zaporę przeciwko sowieckiej Rosji, przeciwko rozszerzającemu się ruchowi rewolucyjnemu, przeciwko temu, co się zaczynało dziać, czego się obawiano i rzeczywiście mocarstwa zachodnie, zwycięskie mocarstwa zachodnie przyjęły to tłumaczenie, że oto Niemcy stanowią na wschodzie osłonę przed rewolucją, przed tą pełzającą rewolucją, która rzeczywiście zaczęła się zbliżać tutaj do ziem polskich, bo przypominam, że w styczniu 1919 roku Wilno zostało zajęte przez wojska sowieckie i została potem utworzona sowiecka litewsko-białoruska Republika Radziecka, więc niebezpieczeństwo było realne. Dopiero można było realniej popatrzeć tak z punktu widzenia tego politycznego na to, że Suwalczyzna zostanie przyłączona jednak do Polski, wtedy gdy Piłsudski zajął Wilno, czyli Piłsudski wtedy dostrzegł, że oto wojska polskie mają na tyłach, między innymi stacjonujące na terenach Litwy i na Suwalszczyźnie, mają na tyłach wojska niemieckie. Zależało nam też bardzo na tym, żeby przewieźć z Francji armię Hallera, która była bardzo silna i była wydatnym wzmocnieniem wojska polskiego, a armię Hallera można było przewieźć tylko przez Niemcy. Więc tutaj nie można było szukać zadrażnień między Polską a Niemcami, chociaż obie strony przygotowywały się w 1919 roku do wojny i taką ewentualność naprawdę rozważały. Nawet przygotowania były i przesunięcia wojsk, by tak się przygotować właśnie do wojny, czy to Niemcy takie poczynania podjęli, czy to strona polska również. Trzeba też pamiętać, że pojawiła się Litwa. Litwa, która uzyskała swą państwowość już w 1918 roku, mniej więcej równolegle do Polski, chociaż może ciut wcześniej, ale trzeba pamiętać, że Polska też, Piłsudski nie przyjechał do Warszawy na spaloną ziemię, tylko już byli ludzie, istniały organy władzy, było trochę wojska, więc trzeba też wiedzieć, że i przed 11 listopada wiele zrobiono, żeby zbudować państwo polskie, żeby ta Polska mogła być ogłoszona jako niepodległe państwo polskie. Więc tak Litwa tutaj zaczęła rościć swoje pretensje do czterech guberni, między innymi do guberni suwalskiej, a nawet do guberni grodzieńskiej, do której należał przecież Białystok. Potem te roszczenia litewskie uległy zmianie, no ale uzyskały poparcie, Litwini potrafili uzyskać poparcie, zwłaszcza tutaj Anglików, a w szczególności właśnie Niemców. Niemcy wspierali Litwinów nawet w działaniach przeciwko stronie tutaj polskiej, na przykład chociażby w Sejnach. Więc Litwini tutaj zbudowali też swoje organy władzy. Myśmy w Suwałkach, w Augustowie budowali swoje. Powstała tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego. Niemcy na to pozwolili. Niemcy pozwolili, by Rada Obywatelska wysłała dwóch delegatów do Warszawy, ale jeszcze pozwalali na to, żeby ci delegaci pojechali do Rady Regencyjnej. Jak pojechali, byli już na początku grudnia, to między innymi ksiądz Stanisław Szczęsnowicz, pojechał i spotkał się już nie z Radą Regencyjną, a z rządem, z premierem Jędrzejem Moraczewskim. I się okazało, że jak pisze, za bardzo nic skórać nie mogli, no bo dlatego, że w tym samym mniej więcej czasie przybył do Suwałk delegat właśnie naczelnika państwa,
i rządu Jędrzeja Moraczewskiego, zasłużony działacz i adwokat, prawnik Walery Roman, który tu został potem prezesem Sądu Okręgowego. Bardzo, bardzo ciekawa postać i bardzo ważna dla historii Suwalszczyzny. Pojawił się ten wątek litewski, ta sprawa litewska, kwestii przynależności. Komu ta Suwalszczyzna i w jakim kształcie, do jakiego państwa powinna być przyłączona. No i Suwalczanie, tak myślę, obawiali się troszeczkę naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, obawiali się jego koncepcji federacyjnej, bo być może, że czuli, iż naczelnik państwa może jednak, chociaż tego nie wyraził wprost, ja nie spotkałem się z taką opinią, być może za cenę przyłączenia się Litwy do federacji z Polską, że Suwałki pozostaną po stronie litewskiej w takim kształcie państwowym, czyli mimo, że to będzie państwo, powiedzmy, polsko-litewskie, to Suwałki pozostaną, tak jak było to w okresie przed rozbiorami, po stronie litewskiej. Więc takie obawy chyba były tutaj na Suwalszczyźnie. Przede wszystkim świadczy o tym na przykład deklaracja tutaj delegacji polskiej, która została wysłana, ale nie wiem, czy dotarła, bo w źródłach nie natrafiłem na takie ślady. Była wysyłana do Wilna, na zjazd Polaków w Wilnie, przedstawicieli właśnie ludności z terenów Białorusi i Litwy i innych wschodnich obszarów dawnego, czy też zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego, a kiedyś Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Więc Suwalczanie stwierdzili wprost, Suwalszczyzna już należy do Polski i jadą tylko po to w formie obserwatorów, jako obserwatorzy, by się czegoś dowiedzieć, natomiast jasno stawiają sprawę, należymy do Polski. Inna rzecz, że potwierdzały to też niektóre działania właśnie władz centralnych w Warszawie, bowiem już w listopadzie 1918 roku wyznaczono właśnie na te tereny komisarzy rządu polskiego, którzy potem tutaj na początku 1919 roku przybyli. Więc można mówić o wielu, wielu problemach, które tutaj miały miejsce i rzeczywiście, jak powiedziałem, te wydarzenia i ta rzeczywistość bardzo przyspieszyła. Może nie wszyscy to zauważali, bowiem, jak wiadomo, informacje wtedy docierały bardzo późno. No, na przykład Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego 21 listopada wysyłała jeszcze pismo do Rady Regencyjnej, a Rada Regencyjna rozwiązała się 14 listopada, czyli tydzień wcześniej, Rada Regencyjna w Warszawie. Nie wiedziała o tym, że naczelnikiem państwa, nie wiedziano o tym tutaj w Suwałkach, że naczelnikiem państwa jest Józef Piłsudski, że istnieje jakiś rząd inny, Jędrzeja Moraczewskiego. Tak jak mówiłem, delegaci pojechali też z Suwalszczyzny do Rady Regencyjnej. Więc te informacje jakoś tak różnie, docierała ta informacja z znacznym opóźnieniem, no bo tu jednak był taki kordon, powiedzmy, była granica między właśnie terenem zajętym przez Niemców, a już uwolnionymi spod okupacji niemieckiej terenami nieodległymi przecież, bo Rajgród już należał do wolnej Polski, Grajewo należało do wolnej Polski, więc tutaj linia demarkacyjna, czy też linia taka rozgraniczenia biegła chyba mniej więcej koło miejscowości Barszcze za Bargłowem, więc Bargłów był po stronie jeszcze tutaj pod okupacją niemiecką i powiat augustowski cały, natomiast już tereny powiatu szczuczyńskiego dawnego, czyli grajewskiego, należały już do wolnej Polski. Wiosną i latem, kiedy Niemcy już spodziewając się odejścia, no jednak bardzo źle traktowali ludność, zdarzały się różne wypadki, były i śmiertelne, były najścia na policję polską, czy w Suwałkach, czy w Augustowie. Były pojedyncze, co prawda, ofiary śmiertelne. No, przede wszystkim zabierano mienie. No, trzeba tu powiedzieć, że skoro w Suwałkach podpisano z Niemcami porozumienie, a takie porozumienie zawarto 13 listopada 1918 roku właśnie z przedstawicielami wojsk niemieckich, i utworzono tą Radę Obywatelską, to oznaczało pokojowe przejęcie władzy, ale to oznaczało też ustępstwa, bo gdyby wkroczyło tutaj wojsko i siłą rozbroiło Niemców, no to by nie było problemu takiego, że trzeba było kupować od Niemców elektrownie, tartaki, więc tutaj władze i Augustowa, i Suwałki, Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego musiały kupować od Niemców te obiekty, które oni tutaj wybudowali, a nawet trzeba przyznać, że coś tam wybudowali, przede wszystkim tartaki i elektrownie w czasie okupacji, po to, by eksploatować oczywiście Puszczę Augustowską. No ale potem, gdy już
wiedzieli, że odejdą, no to bywało różnie. Często demontowali te urządzenia, zabierali, czy nawet z podwórka takiego archiwalnego, powiem taki przykład, że tu zostały w Suwałkach archiwa po zaborcach, po rosyjskim zaborcy. Leżały one na strychu gmachu dawnego rządu gubernialnego, to dzisiaj gmach na rogu Kościuszki i Chłodnej. I tu archiwista, który zbierał te materiały i tu przewoził do gmachu sądu, bo w gmachu sądu było pierwsze archiwum suwalskie, archiwum państwowe od 1921 roku, to stwierdził, że jednak dużo zniszczono. No, żołnierze niemieccy nawet potrafili te akta wywozić, czy palić, czy też sprzedawać sklepikarzom, żeby mieli czym pakować jakieś artykuły. Więc tak się to zdarzało. On stwierdził, że bardzo, bardzo dużo zniszczono. Nie wiem, na ile, jaka jest prawda, szczerze mówiąc, no ale takie w jednym z raportów przedłożył do Warszawy taki raport o zniszczeniach w archiwaliach.